Jeszcze na samym początku chciałem was poprosić, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję, jak byłoby 50, to by byłoby naprawdę bardzo fajnie. Jak widzicie, pod tytule filmu jest to symulacja pomiędzy piłkarzem ładnym a piłkarzem brzydkim. I oczywiście, żeby nie było żadnych spekulacji, ja ich nie wybierałem. Tutaj macie screenshot, jak moja koleżanka Asia wybierała tych zawodników, więc oczywiście oczywiście nie musicie podejrzewać. Więc zostawcie tą łapeczkę w górę teraz, jak to oglądacie. Teraz wam na początku przedstawię po prostu skład piłkarzy, no według mojej koleżanki ładnych, może według was też. Oczywiście napiszcie w komentarzach, kogo wam tutaj brakuje, kto wam tutaj nie pasuje, więc co, no więc zacznijmy od pierwszej drużyny. W pierwszej drużynie mamy Neymara, Ronaldo, Griezmana, Toniego Kroosa, Dybale, Jamesa Rodriguez'a, Barzagliego, Ramosa, Piqué, Piszczka, Neuera, Thiago Lewandowskiego, Boatenga, Szczęsnego i Royce'a. No i to jeszcze reszta to zarki, gdy nie piłkarze są, no ale to, oj, wiadomo, nie wejdą pewnie na boisko. No i tak wygląda to, no według tutaj, no na pewno tacy piłkarze jak Neymar czy Ronaldo, czy także Dybala są pewni. Zresztą możecie napisać. Ja oczywiście tutaj nikogo nie wybierałem sam, tylko tutaj co koleżankę jeszcze z innymi osobami to uzgadniałem, z innymi dziewczynami. Więc piszcie, czy z kim się zgadzacie. Teraz przechodzimy już do tej drużyny brzydszych zawodników. I teraz czas na zawodników brzydkich, czyli przy taki zawodnik tej ikona Ribery. Wiem oczywiście tutaj uprzedzając, że on tą bliznę na twarzy ma po wypadku chyba samochodowym, o ile się nie mylę. Więc tutaj oczywiście dalej wiemy, no piłkarz ten do najładniejszych raczej nie należy, Diego Costa, Gareth Bale, no, który wygląda troszkę, no jak wygląda, no sami możecie ocenić, Wayne Rooney, Di Maria, Luka Modric, Juanfran, Godin, Dani Alves, Filipe Luis, Navas, tutaj jeszcze Robben, Cavani, Busquets, Marquinhos, no i tak tutaj to wygląda. Więc piszcie, kogo wam tej brakuje, czy może tutaj ktoś wam się spodoba, jeżeli to oglądają dziewczyny. Napiszcie tutaj, czy według was to jest jakiś ładny zawodnik. I oczywiście, żeby teraz też nie było, ustawiam od razu, że mecz będzie rozgrywał komputer, a nie ja. Więc to zrobimy tutaj. No i co, no i tak to wygląda i co, widzimy się już w najciekawszych sytuacjach tego meczu. Dobrze, więc zaczynamy ten mecz. Mecz zaczynają zawodnicy z drużyny ładnych zawodników, czyli no ładni kontra brzydcy. Więc zobaczymy, czy będą jakieś ciekawe bramki. Oczywiście ten odcinek, jak to mówiłem kiedyś, nie ma na celu nikogo urazić. To jest tylko takie po prostu, no taka symulacja, takie coś, co myślę, że wam się może spodobać. Więc co, no teraz się widzimy już w najciekawszych sytuacjach tego meczu. No i piszcie teraz w komentarzu, kto według was wygra ten mecz i jaki będzie wynik. Antoine Griezmann, no a tak wygląda potem bardziej ciekawie w drużynie ładnych zawodników. Jeszcze Robert Lewandowski na ławce, więc to już to w ogóle. No i teraz piłkę broni Keylor Navas. No i pierwsza taka groźniejsza może sytuacja tutaj, no Griezmann na prawym skrzydle, Ronaldo jako napastnik, no według mnie większym faworytą są piłkarze ładni. Oczywiście mnie zabrakło w drużynie, myślę, brzydkich zawodników. No ale jak to woi, ta woi. No i co? No i zobaczymy, jak będzie to wyglądało w dalszej części meczu. Di Maria. To jest ta jego słabsza noga, z tego co widziałem. No i wiemy, jak to Di Maria wychodzi, no a bardziej nie wychodzi, więc to co? Pierwsza sytuacja z drużyny zawodników, z drużyny brzydkich. No i zobaczymy, no. I Luka Modric teraz strasznie zniszczył swoją sytuację, a mógł być 1-0 już. Widzimy naprawdę za mocny strzał, zobaczmy to jeszcze raz, no piekielnie mocny strzał, a to mogła być tutaj pierwsza bramka w tym meczu. No widzimy 21 minuta i cały czas rezultat 0-0. Neymar teraz, Neymar przy piłce, zagranie do Cristiano Ronaldo i spalony, spalony. No to ja się z początku też tak myślałem, no ale sędzia nikt nie gwizdał. No a teraz jest spalony, no i no nie ma żadnej cały czas bramki. Cristiano Ronaldo. To był strzał, naprawdę bardzo piekielny, bardzo mocny, piekielny, nawet nie widziałem, kto to strzelał. No ale mamy rezultat 0-0. No i teraz czas na kontrę drużyny zawodników brzydkich, czyli tutaj Krakowia Kraków. To oczywiście to nic nie ma na znaczenie drużyna, no ale pierwsza po prostu te drużyny, które najłatwiej, no najłatwiej wybrać najszybciej. I teraz Ribery. Co się dzieje w tym meczu? No, mecz się robi coraz bardziej ciekawy. I James, Rodriguez i Keylor Navas w ostatniej chwili broni, ale jeszcze jest Neymar przy piłce, znowu Cristiano Ronaldo, znowu nie ma bramki, dobitka jeszcze. I co teraz za sytuacja, prawda, w polu karnym drużyny brzydkich zawodników? No mogło być już 1-0, no ale widzimy, no pierwsza połowa naprawdę bardzo ciekawa. No i widzimy, no, na tą chwilę zawodnicy ładni, no przewyższają, ale się nie mylę. Może teraz będzie pierwsza bramka, Gareth Bale, zagranie na Angela Di Maria, Frank Ribery. Frank Ribery, kolejny mocny strzał, tak samo jak Modric chwilę wcześniej. No i znowu nie wyszło, no i koniec pierwszej połowy już cóż, cóż, a cały czas rezultat, jak to mówiłem, 0-0. Tak się kończy pierwsza połowa tego meczu, no widzimy, tak wyglądają statystyki tego meczu, no mecz dosyć, myślę, wyrównany, no tak mi się wydawało, że trochę może być i mniej. Celność strzału, widzimy, po drużynie zawodników brzydkich jest mniejsza, no ale co, no zobaczymy, jak będzie wyglądała druga połowa tego meczu i kto ją wygra.
Jezu Chryste. Teraz Paulo Dybala mógł strzelić bramkę, no ale. No, Keylor Navas naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w tym meczu. No i czy. Pamiętajmy, przysłowie niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. I to może się właśnie zemścić na drużynie zawodników ładnych. No jest trzy. No nie, jak to właśnie powiedzieć? Przystojnych, ładnych. No a brzydkich to inaczej chyba nie mogę powiedzieć. No mniej przystojnych, o. Zostaję przy tym, że do teraz mówię mniej przystojnych zawodników. No i co? No i teraz w piłce Angel Di Maria. Angel Di Maria, Filipe Luis, obrońca już w polu karnym, no ale Neuer też sobie dobrze radzi w tej chwili. I Paulo Dybala, no widzimy mocny strzał za mocny strzał z tego co widzimy. No i Diego Costa schodzi z boiska, w jego miejsce wchodzi Edinson Cavani, czyli kolejny zawodnik, tym razem długie włosy. Więc tak, no jak to widzieliście z na początku, moja koleżanka tak to wybrała, więc co, może Edinson Cavani uratuje ten mecz? Zobaczymy. Pole karne, cały czas Toni Kroos przy piłce, obok bramki schodzi Paulo Dybala, w jego miejsce wchodzi Marco Reus. No widzimy, no ostatnia minuta meczu prawie, no bo jeszcze kontuzja Cristiano Ronaldo, co naprawdę nie zwiastuje nic dobrego w tym meczu. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, już tak nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę pod tym filmem. Oczywiście jeszcze raz to mówię, odcinek nie mam na celu nikogo urazić, no po prostu no taka symulacja. Myślę, że nawet spoko pomysł, napiszcie w komentarzu, czy się ze mną oczywiście zgadzacie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, piszcie pomysł kolejnego eksperymentu fifowego, siema.